Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold when the autumn leaves are playing chases. Puts a smile up on my face. They leave it... Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym Daily Vlogu. Wybaczcie mi, ale muszę się schować tutaj w sypialni, bo dzisiaj od rana mam tak dużo słońca w mieszkaniu, że nie mogłam znaleźć takiego kąta, gdzie będzie mnie widać, a nie będzie widać słońca. I tak sobie pomyślałam, dobra, nagram to w sypialni, bo mam tutaj przysłonięte okno, więc musicie mi to wybaczyć, że jest tak nieco ciemniej, ale uwierzcie mi, mamy dzisiaj przepiękny dzień, po prostu przepiękną pogodę. Wczoraj lało niesamowicie, ale no, przyszła jesień, zrobiło się nieco chłodniej, nieco przyjemniej, a nie takie upały jak ostatnio, więc... Co dzisiaj w planach? Słuchajcie, plan jest taki, że za moment widzę się z pewną panią, z którą już nie widziałam się jakiś czas, a w sumie to widziałam się z nią ostatni raz przed wyjazdem do Włoch. Już wtedy rozmawiałyśmy, że mamy jakieś tam plany, ale dopiero teraz wyklarowało się wszystko co i jak. I mamy tysiąc pomysłów, bo będziemy dla Was nagrywać. A ja wiem, że Wy lubicie te filmy. U Magdy też piszecie, że lubicie z nią, u niej te filmy ze mną. Także wiecie już o co chodzi. Tak, jadę zaraz spotkać się z Magdą Meg i będziemy nagrywać dla Was pierwszy film, który zobaczycie w dalszej części tego dzisiejszego vloga. I mogę Wam powiedzieć, że temat tego filmu, temat tego materiału, który będziemy dzisiaj dla Was przygotowywać, jest to przegląd kosmetyków na jesień z drogerii. Jeszcze nie wiem, czy u mnie będzie Hebe, czy u mnie będzie Rossmann. To się już wszystko wyklaruje na miejscu, chociaż Wy już pewnie widzicie w tytule tego dzisiejszego vloga, co i jak. No bo wiecie, ja miniaturkę przygotowuję w momencie, kiedy już cały film, powiedzmy, że tak sklejam i montuję. Więc Wy już wiecie co i jak mniej więcej, ale tak właśnie. Jadę do promenady, w której zazwyczaj nagrywamy z Magdą filmy i będziemy robić taki przegląd. No bo tak sobie pomyślałyśmy, że lubicie różne tematy. Lubicie tematy modowe, lubicie tematy kosmetyczne, a tematy jesienne to jest coś, co wiem, że czekacie i czekacie szczególnie u Magdy, która jest królową jesieni, że tak powiem. No i właśnie tak sobie pomyślałyśmy, że w sumie to mogłybyśmy zrobić taki przegląd, czyli będziemy sobie chodzić dzisiaj po sklepach, będziemy sobie chodzić po drogeriach i pokażemy Wam, jakie kosmetyki warto wprowadzić jesienią, czyli co wybrać, na co postawić, co jest rzeczywiście warte uwagi, co jest dobre cenowo. Dla tych z Was, dla tych osób, które nie mają zbyt dużo gotówki, a mimo wszystko chcą mieć fajne preparaty pielęgnacyjne. No i właśnie tak z Magdą pomyślałyśmy, że w sumie to ja trochę znam się na tych kosmetykach jako kosmetolog, więc mogę Wam podpowiedzieć, które będą dobre do którego typu cery i tak dalej. Także nie przedłużam. Zabieram Was ze sobą do promenady, do jednej z tych dwóch drogerii i nagrywamy pielęgnacyjny, kosmetyczny, jesienny materiał. A jeszcze przed wyjściem pokażę Wam przesyłkę, która właśnie przed chwilą do mnie dotarła, ponieważ są tutaj produkty marki, która bierze udział w plebiscycie Influencers Top 2024, a ja jestem jednym z jurorów, jak to się mówi, więc będę oceniać te produkty, produkty przede wszystkim kosmetyczne i już Wam pokazuję, co tutaj takiego fajnego będę właśnie oceniać. Ta-da! Jak widzicie, są to kosmetyki do włosów. Mam tutaj zestaw, całą linię Organic Macadamia, czyli szampon, odżywkę i serum do włosów. Być może już z tą marką się spotkaliście. Ja miałam okazję sobie testować kiedyś szampon do włosów właśnie z tej serii. Natomiast teraz przetestuję całą markę. Całą linię i zobaczymy jak będzie się u mnie sprawdzać. Mamy tutaj oczywiście naturalne oleje,
z nowoczesnymi formułami. Regeneracja, nawilżanie, intensywna pielęgnacja, przede wszystkim wykorzystanie oleju makadamia, który ja bardzo lubię, jeśli o mnie oczywiście chodzi, w pielęgnacji moich włosów. Wy wiecie, bo ja nieraz pokazywałam Wam produkty innych marek, które właśnie też między innymi opierają formuły swoich kosmetyków o olej makadamia, więc mam nadzieję, że te produkty fajnie się tutaj u mnie sprawdzą, a są tańsze z kolei od tych, które gdzieś tam już sobie kiedyś stosowałam. Także mam tutaj szampon z olejem makadamia, mam tu odżywkę z tym samym olejem, no i oczywiście mam serum. Zobaczymy, jak będzie, czy rzeczywiście pojawi się ta intensywna regeneracja i pielęgnacja włosów. Będę oceniać, czyli jeden z kandydatów do właśnie tego plebiscytu Influencers Top 2024. A ponieważ jestem już gotowa do wyjścia, to od razu Wam pokażę, co mam dzisiaj na sobie, bo znając życie, to oczywiście będziecie pytać. Więc, moje drogie panie, okularki, bo tak jak powiedziałam, jest dużo słońca, Just Cavalli, które przywiozłam sobie z Włoch i które już doskonale znacie. Sweterek z najnowszej kolekcji Zary, który prezentuje się właśnie tak. Mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieć. On ma tutaj takie elementy delikatnie błyszczące, taką jakby siateczkę. No powiem Wam, że jestem w nim zakochana. Bardzo fajny ten sweterek, ale on nie nadaje się na lato, bo on jest taki nieco grubszy i ma też, tak jak widzicie tutaj, ściągacz przy rękawkach. Te rękawki są takie odrobinę bufiaste. Do tego założyłam sobie jasne jeansy z Zary, które też już znacie, bo to jest stara kolekcja i one mają taki lekko rozszerzany tutaj, rozszerzany dół, taki dzwonowy. Sandałki na takim średnim koturnie z Tommy Hilfiger i oczywiście torba na ziemniaki, czyli moja ukochana furla, przy której mam zawieszkę z Toes. O, widzicie, idealna, żeby pomieścić wszystkie sprzęty do nagrywania i nie tylko. Także tak się dzisiaj prezentuję na nagrywki z Magdą Meg. Jadę wreszcie, bo pewnie ta kobieta już na mnie tam czeka. Proszę bardzo, kto tu na mnie czekał? Gdzie? Pod Hebe. Tak jest. Magda, jesteś gotowa na przegląd z Hebe kosmetyczny jestem na jesień? Jestem gotowa i nie mogę się już doczekać. I w ogóle nie wiem, czy wiedziałaś o tym, że, bo kilka osób mi pisało po jednym z naszych przeglądów właśnie w Hebe. Ja nie wiedziałam, dlatego przekazuję Wam, że nie wiem, czy wiecie, że osoby, które nie mają u siebie Hebe, z Hebe jak założycie kartę, jest darmowa wysyłka. Naprawdę? Tak, że jak się założy konto, ponoć zawsze jest darmowa wysyłka. Ale ja proponuję to zweryfikować. Muszę to zweryfikować, bo ja mam konto, ale nigdy nie zwróciłam uwagi, no czy mam darmową wysyłkę. Więc jak coś, to może będzie dobre rozwiązanie. Dzięki dla Was. Dzięki, Magda, za tipa. Proszę bardzo. Słuchajcie, idziemy. Tak, idziemy. Moi drodzy, co prawda oferta sezonowa, ale są filtry. Muszą być. Bardzo proszę. I jeszcze są dostępne w Hebe. Chyba trochę ich więcej niż filtry, które ostatnio widziałyśmy w Rossmanie. Co ty, Magda, o tym myślisz? Wydaje mi się, że tutaj nie jest tak przetrzepany asortyment. Ale i tak jest. I tak jest mniejszy wybór niż wiosną, latem. No ale coś tam jeszcze można filtry sobie wybrać. Filtry stosujemy przez cały rok. Proszę o tym pamiętać. Bez względu na sezon, mimo tego, że mamy tutaj ofertę sezonową, filtry stosujemy przez cały rok. Dobra, idziemy. Moi drodzy, Magda, co ty tutaj masz? Kochani, ja mam tutaj produkt, który już stosowałam i który dzisiaj kupuję i bardzo, bardzo Wam polecam właśnie w kontekście jesiennym, gdzie to powietrze jest takie wysuszone, gdzie ta skóra może być troszeczkę reaktywna, podrażniona. To słuchajcie, jest krem micelarny do mycia i demakijażu twarzy i oczu. Znamy, i ja ten produkt znamy. Znam z polecenia Anity i jest rewelacyjny. Teraz jeszcze jest na promocji, proszę, z tak. 31 na 19,99. W ogóle cała marka, słuchajcie, Solveris, widzę, że jest przeceniona. Fajnie, bo zobaczcie, minus 40% na dermokosmetyki. Kurczę, no nie wiem do kiedy, oszczędzać. Ale super, że jest ta promocja. Tak. W ogóle słuchajcie, przepięknie, naprawdę super, zdejmuje Wam taką pierwszą warstwę makijażu, robi to naprawdę dokładnie i bardzo delikatnie. Ja stosowałam go podczas używania Izoteku, podczas kuracji.
naprawdę rewelacja i ostatnio jak byłam w Hebe, to go nie było. Dzisiaj jest, jest na promocji, więc biorę. Bierzemy. Magda zawsze z torbami wraca no, no po właśnie, to tak jest. Zresztą jak ja jesteście też. Za Intel, to pójdziecie z torbami. No. No właśnie. Ale super, że wspomniałaś o tym produkcie, bo to naprawdę będzie fajny kosmetyk przy takiej pielęgnacji z kwasami, z retinolem jesiennym, więc jak najbardziej. Ja mam jeszcze jeden tutaj taki do polecenia. A zaraz go pokażemy. Jak znajdziemy. Tak. Proszę bardzo, ten cały tu mamy. Też już znacie. Najlepsze moim zdaniem drogeryjne płatki pod oczy, które nie są takie żelowe. Mm. Ty już je pokazywałaś mi się na tak kanale jest. I na Instagramie, ty więc też. Ja tylko powtórzę. Moje ulubione drogeryjne, kochani, bardzo, bardzo Wam je polecam i po nich efekt faktycznie widać. I dopełnienie pielęgnacji, tak jest, rewelacja. Super. Wiecie, że uwielbiam Bandy i nie byłabym sobą, gdybym Wam nie poleciła kilku sprawdzonych produktów kwasowych i nie tylko, do stosowania najlepiej właśnie w okresie jesienno-zimowym. Peeling kwasowy na naczynka dla cer naczynkowych, dla cer z trądzikiem różowatym. Genialny produkt, gorąco Wam polecam, podobnie jak tą ampułkę skoncentrowaną, ale ten peeling super sprawa. Peeling przeciwtrądzikowy, kwasowy, też genialna sprawa. Coś na delikatne przebarwienia, coś co tak Wam ujednolici koloryt, rozjaśni troszeczkę skórę. Super peeling kwasowo-enzymatyczny, genialne połączenie, naprawdę bardzo fajny produkt. I dla osób, które też chcą stosować kwasy, ale mają skórę suchą i potrzebują nawilżenia, proszę bardzo. Peeling kwasowy, silnie nawilżający. Magda, ty go też chyba lubisz, co? Słuchajcie, ja zużyłam chyba 2 czy 3 opakowania tego produktu i on jest genialny. Wszystkie osoby, które go kupiły z mojego polecenia, są zachwycone. Ja tylko podpowiem, że ja go używam grubą warstwę na noc. Niech tak. To się troszeczkę wchłonie. Niestety jest lepki, natomiast rano jak go zmywacie, macie po prostu nową twarz. Nie dokładnie. Dziękujcie teraz, użyjcie i później napiszcie, jak wrażenia. Jeszcze Wam powiem, że takie super dopełnienie tego wszystkiego to jest oczywiście maska kremowa, taka właśnie krem, maska pod oczy. Ja też wielokrotnie Wam o niej mówiłam. Genialny produkt właśnie przy stosowaniu m.in. kwasów i retinolu, ale też dla skór mocno suchych. No i oczywiście kremowa kuracja nawilżająca, naprawcza. Genialna na dopełnienie pielęgnacji. Przy okazji zerknijcie sobie też na tę serię anti-aging. Jeśli chcecie wprowadzić retinol do pielęgnacji, to w tej serii jest taka ampułka z retinolem 0,4%, ile dobrze pamiętam. Fantastyczna dla osób, które dopiero zaczynają w formie olejowej. Super sprawdza się w wieczornej pielęgnacji. Kochani, co my tu mamy? Dwa produkty, które znam i uwielbiam. To jest, słuchajcie, najlepsze serum na niedoskonałości, na całą twarz, jakie w życiu używałam. Super jest to serum, ono potwierdzam. Ono przepięknie koi, nie przesusza tych niedoskonałości, ale też zmniejsza taki obrzęk. Ja myślę, że mogę się w tej kwestii wypowiadać, bo mam cerę trądzikową i przeróżne rodzaje wyprysków już za sobą. Naprawdę jest rewelacja i też kto nie kupił, to jest zachwycony i zaskoczony, że faktycznie może działać, jednocześnie nie wysuszać, wiecie, tak na wiórcach tak. Twarzy. I druga sprawa, przy kwasach, przy retinolu, super krem ceramidowy, który bardzo ładnie łagodzi, nawilża, regeneruje i nie jest taki ciężki, taki lepki, oleisty. Pokażmy go, bo tak, bo to jest ta lekka konsystencja. Tak. Też potwierdzam, bardzo, bardzo fajny produkt, dopełniający właśnie przy kuracjach. Idziemy dalej. Bardzo mi się podoba, że w Hebe jest tak dużo produktów od marki Basic Lab, bo naprawdę wybór, jeśli chodzi o różnego rodzaju kuracje, czy to kwasowe, czy z retinolem, czy z retinalem, macie naprawdę tutaj ogromny. Między innymi zobaczcie, tutaj jest ta seria 0,3 czystego retinolu dla osób, które zaczynają. Tutaj mamy retinal z karnozyną. Bardzo, bardzo fajne, dobre stężenie. Tutaj już mamy większe stężenie, więc dla osób bardziej zaawansowanych właśnie w takich kuracjach z retinolem. Naprawdę super, bo możecie sobie wybrać nawet, słuchajcie, ochrona przed promieniowaniem. A wiecie doskonale, że to jest bardzo, bardzo ważny temat. Tak samo coś, co często Wam też polecam, ta seria z kwasem salicylowym. Tutaj mamy akurat wygładzający płyn mikrozłuszczający, czyli coś dla osób, które dopiero zaczynają, ale jest też płyn do kąpieli, jeżeli macie wypryski na przykład na ciele, na plecach, na dekolcie, też zawierający kwasy. Więc cała tak naprawdę oferta, większość produktów z oferty Basic Lab jest warta zainteresowania. Moim zdaniem te produkty kwasowe czy produkty z retinolem są naprawdę interesujące.
Ale tak jak powiedziałyśmy, skoro stawiamy na kwasy i na retinol, czyli złuszczamy, ale też stymulujemy naszą skórę w tym okresie jesienno-zimowym, pamiętajcie o regeneracji. Świetne olejki do kąpieli, do ciała od marki SVR. Bardzo Wam polecam, sprawdzają się fantastycznie. Jeśli wystąpi u Was jakieś podrażnienie, zaczerwienienie, szczypanie, pieczenie, cokolwiek podczas stosowania właśnie produktów kwasowych czy z retinolem i trzeba będzie załagodzić na szybko ten efekt, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Fantastyczny, cudowny krem. Jeśli z kolei zaczniecie stosować retinol w okolicy oczu i zobaczycie, że doszło do jakiegoś podrażnienia, pieczenia, szczypania, swędzenia, polecam Wam ten produkt. On jest na okolice oczu naprawdę cudowny. Magda znalazła kolejny ciekawy produkt. Tak. I znowu mamy Bandi. Tak, słuchajcie, to jest pianka, która przepięknie pachnie, musiałam o tym wspomnieć, ale bardzo ładnie łagodzi taką, wiecie, napiętą skórę jednak przy tym właśnie i złuszczaniu, i zmianie temperatur, gdzie ona jest taka, wiecie, no podrażniona. Rewelacja. Ja słuchajcie, przy swojej kuracji dermatologicznej używałam tej pianki rano. Super mi się sprawdzała i... Pokażmy ją jeszcze z bliska, bardzo, żeby było wiadomo, o którą dokładnie piankę chodzi. Delikatna pianka oczyszczająca z probiotykami i z cica. I naprawdę jest delikatna i skóra po jej użyciu nie jest, wiecie, taka napięta, więc rewelacja. Ale słuchajcie, jak już jesteśmy tutaj przy półce z Bandi, to też muszę Wam wspomnieć tak. Peeling pod oczy, bardzo fajna sprawa. Cała seria Pro Care i mój ulubiony krem z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami, delikatnie złuszczający, ale ma niesamowitą moc. Z kolei dla osób, które potrzebują większego złuszczania i bardziej intensywnego działania, tutaj mamy kwas tranexamowy, azeloglicyna na naczynka, zobaczcie, kwas laktobionowy z mocznikiem, no i oczywiście seria wspomagająca nasz mikrobiom, bardzo ważna przy różnego rodzaju kuracjach kwasowych, przy kuracjach z retinolem. Zobaczcie, mamy emulsję, mamy krem barierowy i krem z SPF probiotyczny. Świetne, świetne produkty. I jeszcze chciałabym Wam tutaj polecić serum, które mamy z kwasem salicylowym. Tego z retinolem Wam nie polecam. Natomiast polecam Wam to z 2% kwasem salicylowym i z olejkiem z drzewa herbacianego, szczególnie punktowo. Nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła oczywiście czegoś nawilżającego, czyli mamy tutaj 10% kompleks kwasów z kwasem hialuronowym i takie, powiedziałabym, złuszczanie bardziej na noc lub też działanie właśnie takie oczyszczające. Dwa bardzo fajne produkty. Tylko uwaga, tu mamy wysokie stężenie 20%, więc miejcie to na uwadze, że tu mamy trzy kwasy, będzie mocne działanie. Tutaj mamy delikatniejsze działanie, bo mamy 5% stężenie i mamy węgiel. No i oczywiście przypominamy o serii ceramidowej, barierowej z Bielenda Professional. Serum, które ja osobiście bardzo, bardzo lubię. Barierowy eliksir. Intensywny krem na noc, który jest chyba bestsellerem, jeśli o to chodzi. Fajne uzupełnienie w pielęgnacji z kwasami czy z retinolem, właśnie taki tonik. Ja jeszcze polecam Wam od siebie serię Mikrobiom, tą taką fioletową. Też uważam, że jest fantastyczna właśnie podczas różnego rodzaju kuracji, ale też przy skórach problematycznych i trądzikowych. Magda, co Ty tam masz? No właśnie, słuchajcie, tak tylko zobaczyłam lipidowy balsam silnie regenerujący do ciała. I zapowiada się ciekawie, nie wiem, czy w ogóle znasz tę serię. Tak, bo widzę, że jest jeszcze taka maska do ciała, widziałaś to? Czekaj, już pokazujemy, proszę bardzo. Świetne, ale to ma dwa fajne produkty. Zapach. Tak, polecamy Wam, polecamy, bo to naprawdę fajne produkty, nasza polska marka, więc warto się nimi zainteresować i mają świetne składniki właśnie regenerujące do ciała. Ja tylko od siebie przypomnę, pamiętajcie o tym, że dbamy o twarz i dbamy o nasze całe ciało, tak samo. Tak jest. Moi drodzy, na podsumowanie dzisiejszego przeglądu z Hebe. Magda znalazła coś, co ze sobą zabiera. Tak, słuchajcie, u mnie jesień, zima i wiecie, takie chłodniejsze sezony, to jest oczyszczanie właśnie na przykład takim kremem micelarnym albo olejkami, tudzież masełkami. No i do tego nasze super... ukochane ręczniczki Tami. Tak, i słuchajcie, w
Hebe są w lepszej cenie niż w Rossmanie. Jak tak. Coś? Grażynki informujemy, a niedługo dowiecie się u mnie też między innymi dlaczego. No tak ciekawe jest. Co powiesz. Przygotowałam materiał, przygotowałam rolkę. Czekamy. Puszczę ją tutaj, bo jest ciekawa. Polecamy. Tak, dokładnie. Cena. Stała cena 9,99. Magda zaprasza do kasy. Idziemy. Jeśli mam być z Wami absolutnie szczera, to ja niekoniecznie przepadam za tymi serami. Ceramidy, bakuchiol, kwas salicylowy, retinol. Wiem, że tutaj jest wybór ogromny, ale do mojej skóry niekoniecznie. Natomiast chcę Wam polecić coś do ciała. A dokładnie dwa produkty. Zobaczcie, mamy tutaj kwas salicylowy i retinol. Fajna pojemność, 150 ml, 100 ml, ale bardzo przyjemne konsystencje, w bardzo dobrych cenach, zobaczcie. Tak, tutaj mamy ten wygładzający i tutaj mamy chyba ten salicylowy. Wiecie, kwas salicylowy oczyszczamy, złuszczamy delikatnie, działamy na wrastające włoski, jeśli macie z tym problem, jeśli macie wypryski na plecach, a jeśli macie właśnie taki no, problem gdzieś tam z tym złuszczaniem skóry. Nie chcecie stosować peelingów, albo macie na przykład problem naczynkowy i też nie możecie stosować takich peelingów cukrowych, solnych, drapania tej skóry, bardzo fajne są właśnie takie balsamy. One nie będą dawały mocnego złuszczania, ale będą fajnie na tą skórę i na ten na skórek wpływały. A tutaj mamy z kolei działanie, zobaczcie, kwas hialuronowy, witamina C, retinol, działanie bardziej takie ujędrniające, przeciwstarzeniowe. Ale retinol w pielęgnacji ciała też świetna sprawa. Chciałam powiedzieć, że miałyśmy już wychodzić, tak. Ale Magda zatrzymała się w szkółce z maseczkami. Zobaczcie, jakie hity znalazła. Słuchajcie. Co ty tam masz? No, mam w ogóle maseczki, 10 sztuk. No, tu... bo to jest ta półka japońska. Zobaczcie, pielęgnacja japońska. Ale to jest w ogóle świetna sprawa, bo tutaj mamy tak pakowane jak chusteczki. Tak. Maseczki, Tak, ale płacie. Zobaczcie, ile. Ile tego jest? No przecież my już chcemy wszystkie spróbować. Witamina A. Tak. No. Tu mamy coś. No fajne są. Fajne to jest. Naprawdę, a jeszcze tutaj mamy te 10 i rozjaśniające, kochana. Tylko wiesz co, trzeba to kupić i przetestować no i zobaczyć, czy na przykład po otwarciu one nie wysychają tak zbyt ale szybko. Ale zobacz w ogóle na cenę, jeśli to jest ta cena 39 zł. To powinno być za to chyba, tak podejrzewam. Tak wydaje, bo no za wiesz. Te takie pakowane, widzisz, w ten sposób mamy 119, 120 zł. Ale ta jest droższa, czerwona. Ale wiesz to, ty jesteś tutaj kosmetologiem, to ty testujesz, więc kochani widzowie, napiszcie, że chcecie takie testy, bo jak Anita powie, że jest git, to za 5 zł maseczka Wam wychodzi. No właśnie, chciałam się zatrzymać na chwilę i tu pokazać Wam, że nie pokażę Wam dzisiaj żadnych maseczek, ponieważ jestem w trakcie testowania różnych maseczek, więc będą materiały na ich temat, ale dajcie znać, czy chcecie, żebym przetestowała chcemy. Dla Was też takie. Chcemy, bo to jest coś maski. Ciekawego. I sprawdziła, o co tutaj w tym wszystkim koniecznie. Chodzi. Zobacz, jak to ładnie wygląda, co? Fajne. W lodówce sobie to trzymasz, tylko taki typ, o tak, trzymamy na głowie, no. Żeby spływał płyn na dół. No, ja myślę, że... Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak czy chcecie to... testy takich masek. Jak coś, to jestem pierwsza w kolejce. Tak, Magda już jest pierwsza. Proszę testować. Tak jest. A ja po powrocie do domu, po spotkaniu z Magdą, od razu zabrałam się za gotowanie. Massimo, pulpeciki dla ciebie. Pulpetiny. Tak. Pulpetiny. Bo Max sobie zażyczył, że chce pulpeciki w sosie własnym, więc proszę bardzo, pulpeciki zrobione na jutro. Nie będziesz teraz próbował. Nie będziesz. Massimo, ale jeszcze są gorące. Nie ma problemu. No, jeden mały. No, raz, dwa. Widzicie go? Już nie mógł się powstrzymać. To jest oczywiście obiad na jutro. Ziemniaki, które będą do pire. I fasolka szparagowa żółta z bułeczką. Także teraz robię sobie sałatkę, coś dla mnie, coś na kolację i będę się z Wami żegnać. Do zobaczenia, kochani. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, podobał Wam się ten vlog i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa! One by one.